Nie żyje Edmund Jankowski, prezydent Leszna w latach 1975-1979, oznaczony tytułem zasłużony dla miasta Leszna, długoletni prezes Leszczyńskiego Koła Polskiego Związku Filatelistów. Zmarł w piątek, 15 lipca. W listopadzie obchodziłby 90 urodziny. Śmierć Edmunda Jankowskiego to dla nas duża strata. To mentor Leszczyńskiej Filatelistyki i nie tylko. Proszę zauważyć, że ta jego pasja związana z filatelistyką to jest początek lat 50. i bez przerwy uczestniczył w tego typu formie zajęć. To on wprowadził tak zwane czwartkowe spotkania, które do dzisiejszego dnia kontynuujemy. Jest autorem wielu zbiorów filatelistycznych, które osiągały wysokie. Wyróżnienia na krajowych i międzynarodowych wystawach, z Grand Prix włącznie. Spotkania czwartkowe z Edmundem Jankowskim to była ogromna przyjemność. Wspomina Lech Woźny. Wiele mogliśmy się od niego nauczyć, wiele uzyskaliśmy cennych wskazówek, jakie są trendy w filatelistyce, w jakim kierunku zmierzać w opracowywaniu zbiorów. Filatelistyka dla nas to nie jest. Czyste zbieranie znaczków, jak to wielu ludziom się kojarzy, tak? Filatelistyka to potężna wiedza, wiedza, która jest związana z opracowywaniem zbiorów. Z okazji 90. urodzin zaplanowano specjalną pocztę balonową organizowaną podczas Balonowego Pucharu Leszna. Ukazać miały się specjalne wydawnictwa między innymi znaczek z podobizną Edmunda Jankowskiego. Wydarzenia odbędą się, ale na wydawnictwie zamiast napisu 90. urodziny ukaże się 90. rocznica urodzin. Na pewno cel zostanie osiągnięty, znaczek zostanie wprowadzony do obiegu pocztowego w dniu 16 września. Niezależnie od tego, znaczka będzie również karta pocztowa i koperta nawiązująca tematycznie do 25 jubileuszowego Pucharu Leszna. Msza pogrzebowa odbędzie się w środę o godzinie 12 w kościele pod wezwaniem Świętego Antoniego.